Osobą, o której mówiło się najwięcej po wygranym przez Argentynę 2-1 meczu z Nigerią, o dziwo nie był Messi, nie Rojo, a Diego Maradona. Boski Diego w stylu pozostawiającym wiele do życzenia celebrował wygraną jego ojczystej reprezentacji. W dzisiejszym odcinku na Świecznik bierzemy również inne przypadki, w których to cały świat mówił o legendzie Napoli. Każdy piłkarz, który cieszy się mianem gwiazdy, musi sobie radzić z natarczywymi dziennikarzami oraz paparazzi. Szczególnie sporo zgromadziło się ich pod domem Maradony w roku 1994, kiedy to bez podania przyczyn rozwiązał kontrakt z Newell's Old Boys. Boski Diego nie zamierzał odpowiadać na pytania. Przepędził dziennikarzy, strzelając do nich z wiatrówki, za co później został ukarany pozbawieniem wolności na 2 lata w zawieszeniu. Innym razem, widząc tłum fotoreporterów, najechał kołem samochodu na nogę jednego z nich. Jeszcze za czasów gry w Boca pobił dziennikarzy koczujących przy jego furtce. Kibice również nie mogą przy nim czuć się bezpiecznie. Diego nie pozwala się dotykać, to jedna z jego obsesji. Przekonał się o tym jeden z jego sympatyków, który dostał po rękach po tym, gdy odważył złapać się go za bark. Diego Maradona miał lub możliwe, że nadal ma ogromną słabość do kokainy. Jak sam przyznał, w Neapolu przynoszono mu ją na tacy. Uzależnił się. W swojej autobiografii przyznał, że biały proszek zabijał go krok po kroku. Kiedyś policja znalazła w jego domu 0,5 kg tak zwanego koksu. Liczne dyskwalifikacje, problemy z prawem i najazdy służb mundurowych na jego posiadłość to i tak nic przy tym, co wydarzyło się w roku 2000. Wówczas Maradona był bliski przedawkowania. Trafił w trybie pilnym do szpitala. To cud, że udało się go odratować. Jego serce było bardzo przeciążone, nie tylko ze względu na narkotyki. Diego, mimo niskiego wzrostu, w pewnym momencie ważył ponad 140 kg, a liczba na wadze wciąż rosła i rosła. Próbował schudnąć, jednak konieczne było zwężenie żołądka. Inaczej Maradony najprawdopodobniej już z nami by nie było. Diego Maradona nigdy nie trafiłby do Włoch, gdyby nie pieniądze Camorry. To ona wsparła Napoli przy przeprowadzaniu tego transferu. Diego utrzymywał świetne relacje z legendarną grupą przestępczą. To ona zapewniała mu ochronę i luksusowe życie, samemu również czerpiąc zyski ze znajomości z gwiazdą. Maradona był wiele razy widziany w towarzystwie bossów mafijnych. Lubił robić sobie z nimi zdjęcia. Po odejściu z Napoli również często przyjeżdżał do Włoch w celu spotykania się z byłymi znajomymi. Mafia pomagała mu również w przekrętach podatkowych. Oszacowano, że Diego jest winien włoskiemu fiskusowi prawie 30 milionów euro. Dlatego też za każdym razem, gdy Maradona przyleci na Półwysep Apeniński, to jest mu zabierany jakiś cenny przedmiot. Przykładowo w roku 2012 policja odebrała i wystawiła na aukcję jego drogocenne kolczyki. Diego Maradona lubi mieszać się w politykę, za co często był ganiony. Dobre relacje z kontrowersyjnymi postaciami życia społecznego są jego słabością. Po latach przyjaźni z Fidelem Castro wytatuował sobie jego wizerunek na nodze. Ponadto wykonał również tatuaż z Ernesto Che Guevarą. Kolejną jego kontrowersyjną znajomością był były prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad. Ten sam, który negował Holokaust i przekonywał, że Izrael powinien być wymazany z mapy świata lub przeniesiony na Alaskę. To nie była ręka Boga, tylko ręka skrytyna. Cały czas mam koszmary z tym związane. Takie słowa wygłosił po latach Peter Reid, jeden z reprezentantów Anglii, który oglądał słynną bramkę Maradony na mundialu w roku 1986 z perspektywy boiska. Diego swojemu zwykłemu oszustwu chciał nadać głębszy sens. Najpierw zagranie to nazwał ręką Boga. Później twierdził, że ten gol był zemstą na Anglikach za wojnę o Falklandy. Diego Maradona to uosobienie całego piękna oraz brudu argentyńskiej piłki. Fenomen, który rodzi się raz na kilkadziesiąt lat. Charakter, który możemy spotkać na niemal każdej ulicy w argentyńskich dzielnicach biedy.